Siemano, witajcie w kolejnym odcinku mojej drogi do Karty Pro. Dzisiaj jestem u wyjątkowego gościa, z którym rozpoczynam współpracę zarówno pod kątem moim, czyli przygotowania pod scenę, pod kątem pozowania, treningu, ale również szykujemy dla Was mega fajny projekt, o którym się niebawem dowiecie. Przedstawiam Wam Piotrka Boreckiego. Siemanko. Real Pro, prawdziwego mistrza, zawodnika IBB Pro League, który startuje na zawodach Mr. Olympia, Arnold Classic, New York Pro, czyli tak naprawdę najbardziej prestiżowe sceny i tam zajmuje czołowe lokaty, dlatego nic mi innego nie pozostało, jak znaleźć taką osobę, dowiedzieć się jak to zrobiła i generalnie czerpać od niej jak najwięcej, także działamy. Tak, no a ogólnie przerobimy sobie właśnie trening pleców, ponieważ jak zobaczycie za chwilkę postaramy się prześledzić całą sylwetkę Mirona i znaleźć słabe punkty, no i oczywiście te punkty starać się zaatakować. Miron jest akurat 9 tygodni przed swoim pierwszym startem, więc no ciężko już jakby w okresie, kiedy ten bilans kaloryczny jest ujemny, zbudować. Natomiast no fajnie, że zawsze można popracować nad tą odpowiednią techniką, poprawić parę detali, a na pewno zaowocuje to w następnym okresie budowania masy mięśniowej. No i tu już na początku Miron wspomniał, że będą to prawdopodobnie plecy i klatka piersiowa, czyli coś, co akurat mam dobre. Dokładnie, ja chcę poprawić klatkę i plecy, Piotr pokaże jak on to robi, także ja zamykam moją całą wiedzę, to co wiedziałem wcześniej, otwieram oczy na nowe możliwości, na to co mam mi do przekazania Piotr. I co, dzisiejszy trening, zaraz będziecie widzieć, to są plecy, tył barków i biceps. W kolejnym filmie pokażemy Wam pozowanie, tutaj Piotr też jest mistrzem, bo generalnie wiadomo, jak każdy ma pewne słabe punkty i doskonale potrafi je tuszować. I teraz, jeśli wypracujemy taką sztukę, to jesteśmy w stanie dużo lepiej prezentować nasze ciało i tak naprawdę zajmować dużo lepsze lokaty niż ktoś, kto ma idealną sylwetkę, ale pozować nie potrafi. Dokładnie, bo no tutaj mogę tak szczerze, śmiało powiedzieć, że kobiety dużo bardziej przykładają się do tej prezencji scenicznej niż mężczyźni. Wiele osób twierdzi, że za ten końcowy wynik stanowi tylko wypracowana forma i później dziwią się, szczególnie mówię panowie, tutaj, że zajęli gorsze miejsce pomimo lepszej formy i dodają tam jakieś zdjęcia porównawcze, kiedy oni są na 100% napięci, osoba, która była przed nimi jest na przykład nie napięta, ale w momencie, kiedy oboje pozują w danej powiedzmy pozie, no to widać wtedy, kto lepiej zapozował, kto lepiej się w cudzysłowie sprzedał, bo jakby nie było o to tu chodzi, żeby zaprezentować pod jak najlepszym kątem swoją sylwetkę i czasami osoba ze słabszą formą może pokonać tą z taką powiedziałbym idealną. I taki przykład na przykład. Byliśmy z Paulą w Brazylii na zawodach, był zawodnik, na którego patrzyłem na backstage'u, Classic Physique, mówię, wyciosany z marmuru, murowane pierwsze miejsce, nie potrafił pozować, wiecie, które zajął miejsce? Czwarte albo piąte. Tak, więc zjedli go pozowaniem, u niego było widać stres, u niego było widać to, że nie jest obyty ze sceną, więc pamiętajcie, że jest to bardzo ważny punkt programu. Dokładnie, także skupiamy się na każdym aspekcie, przede wszystkim na tym, na co mamy wpływ, tak? Są pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale pozowanie moim zdaniem w Polsce najbardziej kuleje ze wszystkich zawodników. Nie powiesz, że mamy słabych zawodników, ale powiesz, że, no przynajmniej to jest moje zdanie, że praktycznie nikt nie umie pozować. To jest garstka osób na palcach jednej ręki, która pozuje ładnie. Dokładnie. Teraz jeśli porównamy to do złotej ery kulturystyki, rzadko kto nie umiał pozować. Tam wszyscy umieli pozować, bo był taki poziom, tak? Dokładnie, teraz rzadko kto dobrze pozuje. Dokładnie, jest bo jest to jakby nie było sztuka. No, nasz sport nie wymaga od nas podnoszenia ciężarów, nie wymaga gdzieś tam biegania na czas i tak dalej, jest to wygląd. Ale jeżeli potrafimy odpowiednio zrotować chociażby biodra, ustawić fajnie ręce, to jesteśmy w stanie naprawdę ze przeciętnej sylwetki osiągnąć bardzo fajnie wyglądającą sylwetkę i odwrotnie, z super sylwetki możemy ją strasznie zrobić, że będzie wyglądała po prostu karykaturalnie. I to liczy się oceną sędziów. Tam, gdzie jeżdżę gdzieś tam na zawodach pro, faktycznie nie było już takiego miejsca raczej, że ktoś w finale zaprezentował byle jakość. To jednak były wszystko takie, że ja patrzyłem i tak, wow, ale super układ, nawet coś zaczerpnę, na pewno, o ta poza mi się podoba. Tak. Szczególnie ta kategoria Classic Physique pokazuje, że to pozowanie inspirowane sylwetkami z lat 70. ma przełożenie i większość zawodników stara się właśnie dobierać osobę, która podobnie kształtem wyglądała dokładnie z dawnych lat, albo na przykład miała fajne pozy, no bo oczywiście jeżeli osoba ma na przykład słabe ramiona i chciałaby jakąś tam pozę Arnolda wjechać, nie ma szans. Czyli Prista,
Czy Franka Zeina? No to przy małych przedramionach i bicepsach będzie ona wyglądała słabo, natomiast są pozy, gdzie naprawdę można uzyskać bardzo dużo na plus. I z drugiej strony patrząc, jak masz na przykład zawodnika, który miał super jakąś partię i ją ładnie eksponował, ty też możesz w ten sposób skopiować wręcz jeden do jednego, nie? Dokładnie. Także ja jestem mega głodny tej wiedzy, którą Piotr ma mi do przekazania. Wy również oglądajcie, a my idziemy pozować. Także ten film, który teraz oglądacie, będzie z treningu, następny będzie z pozowania i dużo wartościowej wiedzy, szczególnie dla osób, które planują starty, bądź już startują, tak? Bo to jest, ja już startuję kilka dobrych lat, 5, 6 może, a ciągle jeżdżę do takich osób, które są lepsze ode mnie i z Piotrem, myślę, zakolegujemy się na dłużej, działamy. Przejdziemy sobie na tamtą stronę, bo tam mamy strefę do trenowania pleców. No i wydaje mi się, że tak czy siak, jeżeli budujemy masę mięśniową, to większość ćwiczeń powinniśmy opierać na wolnych ciężarach i takich wielostawach. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, a zwłaszcza ten środek pleców, bardzo fajnie tutaj jest maszyna, jeżeli chodzi o przyciąganie drążka tego w postaci trójkąta na siedząc, tak do pasa. To jest maszyna, której nie lubię, bo ostatnio się urwała, jak trenowałem, ale myślę, że od tego gdzieś tam sobie zaczniemy, to będzie takie też, można powiedzieć, wstępne zmęczenie, a później wejdziemy sobie na większe klamoty. Okej. Dobra, pierwsze ćwiczenie, jakie sobie wykonamy, to tak jak już wcześniej wspomniałem, będzie to ściąganie uchwytu, trójkąt potocznie nazywany, do pasa. Specjalnie daliśmy wyżej troszkę, jeżeli chodzi o step, bo faktycznie ten ruch będzie kierowany bardziej w stronę bioder, pasa, a nie do klatki piersiowej. No i tutaj przynajmniej w wypadku Milona nie będziemy zarzucać dużego ciężaru, tylko postaramy się, żeby faktycznie pracował do końca, jeżeli chodzi o łopatki. Ja wykonam sobie w troszkę innej wersji, bo jestem w okresie masowym, więc sobie też trochę szarpnę czasami. Natomiast no tu chciałbym się skupić na tym, właśnie jeżeli ktoś ma problemy podobne, czyli widzimy, że ta jakby luka jest w środkowej sekcji pleców, to staramy się skupić bardzo mocno na pracy łopatek, żeby je złączać i faktycznie ten ruch był w pełnym zakresie możliwym oczywiście dla siebie i też nieoszukanym, bo zauważcie, że można zrobić coś takiego, ściągnąć i później ten bark idzie do przodu i to już jest ruch oszukany. Więc faktycznie, żeby te barki szły w tył, jednak ten bark nie zaokrąglał nam się w ten sposób, tak, łopatka była cały czas ściągnięta i wtedy ten ruch ma sens. Dlatego mówię, najpierw zrobimy sobie jakąś rozgrzewkową na mniejszym ciężarze. I jeżeli ktoś chciałby się nauczyć, to nawet najlepszym sposobem byłoby przełamanie, ściągnięcie mocno i dopiero zawiosłowanie. I to jest fajne właśnie, jeżeli chodzi pod naukę, często z moimi podopiecznymi tak robię, czyli staram się przełamać, ściągamy łopatki i dopiero zaczynamy wiosłować. No i jest to dużo cięższe, jeżeli podzielimy sobie na fazy i wtedy ten ciężar będzie znacznie mniejszy, ale jeżeli się tego nauczymy, to gwarantuję Wam, że z środka pleców będą Wam aż mięśnie wyskakiwać. Możemy oszukać i gdzieś tam szarpnąć. Natomiast jeżeli skupiamy się na poprawie techniki, no to przede wszystkim staramy się nie odchylać za bardzo do tyłu, żeby nie angażować prostowników, bo pewnie zobaczycie różne wykonania tego ćwiczenia i wiele osób aż zarzuca ciałem. Okej, tak mówię, jeżeli mamy jakieś oszukane ruchy, to gdzieś tam można to zrobić. Natomiast w momencie, kiedy staramy się przede wszystkim skupić na czuciu mięśniowym, to staramy się, żeby pracowała dana grupa, a nie 15 innych. Dobra, trochę więcej, bo już chyba wspomniałem, ale raz już przegrałem z maszyną. Znaczy ona w sumie przegrała ze mną, bo się urwała. Urwała się tu i ja do tyłu walnę kołka, dobrze, ta maszyna z tyłu dalej stoi. Jak widzicie, przede wszystkim bezpieczeństwo. No tutaj nie da się tego mi dopiąć, ale sprzęt jest hardkorowy,
więc nie ma co narzekać. Ale naprawdę już po pierwszej rozgrzewkowej już mocno czułem, a wiem, że jest mała różnica, jeśli jeśli przesadzimy z ciężarem o trochę, to jesteśmy w stanie stracić przynajmniej 50% czucia. Granica nie jest, o to, w tym chodzi. Granica jest bardzo cienka i tak jak mówię, wiadomo, większość osób stawia na osiągnięcie celu i gdzieś tam czas ich goni. W twoim wypadku jest też gdzieś tam podobnie, ale wydaje mi się, że faktycznie i moje takie zdanie jest, że nie zawsze ta intensywność, czyli wysoki ciężar jest odpowiedni, w sensie takim, że nasze ciało nie jest na to gotowe. Nie jest gotowe, natomiast patrząc, że idziemy jednak stokiem redukcji, ta siła spada. Wiadomo, że powinniśmy starać się utrzymać w miarę ten ciężar, żeby jednak bodziec był i nie tracić masy mięśniowej, tylko jednak tłuszcz, tak? Jasne. Natomiast nie bójcie się zejść z ciężaru i jednak starać się, by trening stał się cięższy przez długość pracy, a niekoniecznie ciężar. Bo progresja, wiele osób kojarzy tylko słowo progresja z ciężarem. Progresja to wydłużenie ruchu, wydłużenie zakresu ruchu, zmiana ilości powtórzeń, na przykład na większą. Można zejść z ciężaru i wtedy tak jakby nie było, to regresja będzie ciężaru, ale progresja w inną stronę, więc tutaj słowo progresja ma wielorakie znaczenie. Nasze mięśnie nie wiedzą, ile kilogramów im wrzuciłeś, tylko odczuwają napięcie, nie? Ogólne. Nie ma miękkiej gry. Jak się startuje w zawodach, to trzeba w każdym momencie się rozebrać. Jakbym musiał, też bym się rozebrał, ale nie muszę. Teraz sobie zobaczycie faktycznie, jeżeli chodzi o pracę, jak to powinno przebiegać. Ładnie przełamujemy, jeszcze mocniej. Tak, i teraz dopiero. Hop. I skup się ładnie. I mocniej. Dobra, jeszcze dasz radę mocniej ściągnąć samymi łopatkami. Jeszcze, dobra, i teraz. Okej. Tak. Dobra, staraj się nie odchylać do tyłu, tak, dasz radę. Łopatki. Tak, i teraz. No, zobaczcie, jak teraz się zmęczy po tej serii. Ściągnij, dobra. To chyba 5 dopiero, jeszcze jedziemy. I ściągnij, jeszcze łopatki. Widzisz, brakuje ci tutaj siły w nich, więc dlatego tak musisz to gdzieś tam, jeszcze, to nie jest. O, dobra. 7, jeszcze piąteczka. Jeszcze. A teraz troszkę oszukałeś. Dobra, ściągnij. Okej. 4 powtórzenia. No, na chwilę złączyłeś, później puściłeś. 3 powtórzenia. Dobra, 2, już widzicie, męczące. Czyli to wyglądałoby na to, że faktycznie, żeby ten zakres ruchu, jeżeli chodzi o pracę łopatek, widać, że one jakby nie są przyzwyczajone do maksymalnego spięcia. W sensie tutaj u ciebie to widać. Masakra jest. I na przykład są one, jakby ta praca jest trochę pośledzona. No. O. Ale jak widzicie, wcześniej tam, no teraz też jesteśmy w innym świetle, już widać, że ten środek zaczyna nam się wypełniać fajnie. I tak jak mówię, czasami coś, co większość osób ma z tym problem, zejść z ciężaru. Czasami trzeba zrobić krok w tył, żeby dwa zrobić do przodu. No i to tutaj tak bym proponował, ale tak jak mówię, jest to okres przygotowawczy, już stricte jest deficyt tam tej 9, tak? 9 do startu? 9 do startu, więc nie można tu jakiejś magii się spodziewać, natomiast wydaje mi się, że jeżeli... Ale tak, uczymy się cały czas, tak? Tak, dokładnie. Znaczy ja na redukcji też, jak gdzieś tam pojechałem, coś podłapałem, czy pojechałem na jakiś kurs faktycznie do osoby takiej ogarniętej, to wiedziałem, że w momencie, kiedy później będę budował, to jest pierwsze coś, co zrobię. A wiesz co, Piotr, ci powiem, że nie możemy do końca skreślać tego okresu, bo jednak, tak jak mówisz, bodziec, jeśli teraz prowadzimy, może i tak troszeczkę ruszyć. Tak, znaczy moim zdaniem można wyciągnąć trochę, natomiast wiadomo, że w okresie, kiedy jemy dużo, jest dużo na regenerację postawione. Teraz szczególnie, jak nie wiem, już zaczną się twoje 5-4 tygodnie do zawodów, no to ten kortyzol na pewno będzie na wysokim poziomie. Mimo wszystko pracujesz, masz dziecko, w sumie już dwójkę, dobrze mówię, dwójkę, no. Dwójkę, więc ze spaniem czasami jest ciężko. Ja nie wiem, jakby z doświadczenia mam koty, więc mogę sobie tylko taką namiastkę uświadomić, bo one czasami o 4 rano grają w piłkę, więc też jest ciekawie. Natomiast jeżeli źle śpimy,
no to ta regeneracja też będzie na gorszym poziomie i nie możemy się spodziewać cudów. Więc pamiętajcie, jeżeli przygotowujecie się już do zawodów stricte, to musicie równoważyć ciężki trening i regenerację, bo trenowanie bez dnia przerwy, moim zdaniem, i oczywiście ktoś może się nie zgodzić, jest głupotą z tego względu, że właśnie musimy mieć czas na regenerację. A większość osób, które sobie tłumaczy, że no days off, to jeszcze wali naprawdę ciężkie treningi i ten centralny układ nerwowy jest naprawdę wyczerpany i wtedy czujemy się jak przysłowiowa szmata. Gdzie jesteś? No widzicie, uciekł już. Dopiero jedno ćwiczenie, a on już się zmył. No i jak tu z takim kimś trenować? To dopiero rozgrzewka zrobiona, dopiero wjeżdżamy na wiosła, jego już nie ma. Dobra, drugie ćwiczenie, jakie sobie wykonałem, to będzie wiosłowanie w opadzie tułowia. I też nie poszalejmy z ciężarem. Pamiętajcie, że jeżeli tutaj też jest nieodpowiednie ułożenie, nieodpowiednia technika, to bardziej wchodzi w kaptury, czyli mięsień czworoboczny. I nieraz pewnie na siłowni widzicie coś takiego, takie pochylenie. I to jest całe wiosłowanie. No, dla mnie nie jest to wiosłowanie, przynajmniej taki kąt 60, a nawet czyli mówię, niżej 45 stopni. To jest coś, co powinno być, jeżeli chodzi o wiosłowanie. No chyba, że robimy jakieś pendleje, no to wtedy wiadomo, jest 90 stopni i robimy wszystko z ziemi. My zrobimy sobie podchwytem, żeby faktycznie jeszcze ten najszerszy tutaj, jeżeli chodzi od samego dołu, pociągnąć. I też popracujemy sobie na raty. Raty są fajne, bo mniej płacimy. Więc wracamy tak naprawdę do podstaw, tak. Podstawowych ćwiczeń, ale zmieniamy trochę technikę. Czyli dokładnie. Przede wszystkim u mnie widzisz, gdzie są te brakujące części, powiedzmy, układanki całych pleców. I tak nakierowujemy kąt ćwiczenia, a później dopiero idziemy z ciężarem. Tak, bo pamiętajcie o to, że jeżeli mamy zawodnika już doświadczonego, jakby nie było, to patrzymy na jego braki. I jak tu wcześniej poza kamerą wypowiedziałem się też, że moim zdaniem osoba doświadczona, jeżeli chodzi o zawodnika i dojrzała, to taka, która potrafi odpuścić swoje mocne strony na korzyść słabych. No i tak jest na przykład w moim wypadku. Tu chcę akurat zrobić, biorąc porządnie, klatę. Natomiast ja klatkę tak na dobrą sprawę traktuję już po macoszemu. Robię na przykład wpierw barki, one już mocno gdzieś tam są spompowane i wtedy kończę klatką dwoma ćwiczeniami. Bo w moim wypadku ta klatka stanowi naprawdę jedną z najlepszych razem z plecami partii, więc nie muszę się nad nimi jakoś specjalnie, nad tymi partiami skupiać. Natomiast bardzo mocno traktuję i katuję gdzieś tam nogi, bo wiem, że one potrzebują tego rozwoju. No i coś, co wspomniałem wcześniej, takie trenowanie bez przerwy też nie jest dobre, szczególnie że ciężko trenowane nogi wymagają czasu, żeby raz, że się zregenerować, więc dlatego taki trening, gdzie no myślę, że taki mogę powiedzieć, jak sobie obecnie obrałem, u mnie będzie wyglądać to tak, że jest trening nóg, jakaś inna partia, przeważnie będą to gdzieś tam barki, bo one też chcę, żeby troszkę sprogresowały, dzień przerwy, znowu nogi i jakaś inna partia i nawet jeżeli mi ta góra, któraś partia nie wypadnie raz w tygodniu nawet, to się nic nie stanie, ponieważ żeby poprawić u mnie proporcje i żeby wystartować w 212, ja muszę mieć taką nogę, nie? Więc nie, tak to wygląda. O tym jeszcze na filmie, ale Piotr generalnie zmienia kategorię z tej Classic Physique, w której ja będę startował, przechodzi do 212, czyli 96 kg. Więc tak? Zostawiam komuś miejsce, żeby przejął po mnie. Mam nadzieję, że tak się stanie. Genialnie. A ja wchodzę w nową kategorię. Mamy akcent tutaj na środkową część pleców, czworoboczne, jego wstępującą część. No Piotrek widać tu ma do perfekcji opanowane, więc nie zdziwi się, jak zaraz poleci znowu z ciężarem grubo. A ja dzisiaj zostaję przy mniejszych obciążeniach i na nową nauce technicznych rzeczy, które później będę sobie progresował z ciężarem, ale dzisiaj totalnie odpuszczam ciężary na rzecz tego, żeby wyczuć przede wszystkim to, co ma działać. Piotrek profesor, jeśli chodzi o ten ruch, to jest idealnie wypracowany. I tu już poczuję na pewno. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że no, powinniśmy
jeżeli chodzi o sylwetkę, dobrze trzymać napięcie brzucha, żeby faktycznie przy tych wiosłach nie przenosić ciężaru na odcinek lędźwiowy, gdzieś tam się nie odginać do tyłu, ale widać, że tutaj Biron naprawdę ładnie się stara. Mamy zachowane, jeżeli chodzi o napięcie brzucha, więc raczej bólu w odcinku lędźwiowym nie powinno być. Natomiast jeżeli robicie wiosła, czujecie tutaj ból jakikolwiek, to znaczy, że za słabo zadbaliście, żeby mięśnie przeciwstawne, mięśnie brzucha były napięte. Baby. Niech będzie. Ale nawet szarpnięte już sobie, no, zupełnie inaczej tak. Wyczuwalne. Jak pierwszy wymówki, 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 wiesz o co chodzi. Wiesz, sam chciał w ogóle tak ciężar zarzucić, więc wiesz, skończyło się rumakowanie tak tutaj do mnie, przypnij, a widzicie, nawet po 10 wymięk. Dobra, spieszyłeś mnie, teraz się zakłada koszulkę, ubiera się, a ja się rozbieram, żartowałem. Udawałem. Ostatnia seria nachwytem, żeby już ta łopatka nam nie uciekała w górę, gdzieś przy końcu. Zresztą Piotrek może opowie. No, przy końcu widać było w tej poprzedniej serii u Mirona, że jednak czworoboczny mocno już wykonywał pracę łopatek. Ta część górna, czyli bark szedł w górę, a nie tylko do tyłu. No, a chcemy tu jednak maksymalnie wyeliminować, bo zależy nam bardziej na tej środkowej sekcji i trochę dołu, więc żeby tego uniknąć, no to właśnie zmieniliśmy sobie na ostatnią serię z podchwytu na nachwyt. Dawaj. Jeszcze 15. Raz. O, coś zaczyna szarpać. Dwa. Trzy. Widzicie? Policzyliście ze mną, czy zrobił. Dobrze jest. Powiem wam, że drugie ćwiczenie, ale czuję się, jakbym już całe plecy zrobił. Dobry początek. Okej, Piotrek, mam pytanie jeszcze odnośnie najszerszego. Jak byś mnie radził wyciągnąć ten dół najszerszego, żeby on miał... Bo on już się u mnie zaczyna tworzyć, tak? No. Tam jest taka linia. Mhm. Ale żeby on był naprawdę mięsisty, gruby jak, nie wiem, góry, nie? Mhm. Co byś radził? Znaczy, wydaje mi się, że tutaj mimo wszystko wiadomo, że tak się przynajmniej utarło, że wszystkie ruchy, które są w poziomie, to jednak jest, powiedzmy, na tą grubość. Mhm. Natomiast przy fajnym spięciu, jeżeli chodzi o wiosłowanie hantlą, też jesteśmy w stanie właśnie od samego dołu go aktywować. Tak. Więc możliwe, że nawet zaraz sobie zrobimy. Robimy tylko teraz pauzę na to, żeby trochę te łopatki, można powiedzieć, właśnie w tym ruchu, gdzie złączają się do siebie, odpoczęły. Tak. Dlatego zrobimy sobie też na najszerszy ćwiczenie, którym jedno z największych klasyków, imitacja podciągania, bo nie dałbym rady, no szczerze nie dałbym rady teraz zrobić na pewno podciągania, więc nawet nie chcę kalectwa jakiegoś robić, bo znowu będziecie pisać, że nie umiemy się podciągać. Dlatego wybieramy drążek, wymówka jest, więc świetna wymówka. No i co, tutaj sobie popracujemy też faktycznie z mocnym przełamaniem, siągnięciem do klatki w pełnym zakresie ruchu, faktycznie z rozciągnięciem tego najszerszego. Trochę niżej prowadzisz? Czy ja staram się mniej więcej ściągać do klatki, żeby tak praktycznie zaakcentować dotknięciem i jak wychodzę, to staram się, żeby drążek znalazł się pod głową. Więc tutaj też się delikatnie poruszam. Natomiast no, wiele osób właśnie zapomina o tym przełamaniu, przez co bardzo mocno odchylają się do tyłu. Przede wszystkim odchylają się w odcinku piersiowym, czyli robią coś takiego. Czyli ładują znowu mega kompresję na odcinek też lędźwiowy, w sensie, mimo że nie ma nacisku osiowego, no to jednak to odgięcie sprawia taki moment stresora dla tego odcinka lędźwiowego, więc jak się przełamie, to tak naprawdę ten drążek schodzi w pionie,
omijamy głowę, omijamy nos. Nie jesteś w stanie się tego tak odbić. I nie ma nawet potrzeby się odginania, bo większość tego odgięcia jest dlatego, że łapią szeroko, łokcie dają w tył, żeby się nie walnąć w klatę, no to po to się odchylają. My to ominiemy. Okej. Czyli znowu, zwróćcie uwagę, co się dzieje z łopatką, dzięki czemu mocno tutaj pracuje fajnie cały najszerszy. To, o czym mówił Piotrek wcześniej. Czyli nawet jeśli się podciągacie, również starajcie się wykonać taką pracę łopatki, dzięki czemu dużo lepiej zaangażujecie najszerszy grzbiet, obły do pracy. Teraz ta seria była bardziej troszkę oszukana, nawet z pomocą tutaj partnera i czasami nawet lepiej mieć kogoś pomoc, niż niepotrzebnie szarpać całym ciałem. Traci technikę. Ale dokładnie, ale no nie zawsze mam jakby taki komfort, bo trenuję przeważnie sam, więc no, można go wykorzystać. No trudno, będę przyjeżdżał do Krakowa codziennie. Ja długo trenuję, trenuję również ludzi, a mimo to przyjeżdżam do lepszego zawodnika z większą wiedzą, który po prostu praktyki ma więcej i zamykam po prostu wszystko to, co ja wiem i słucham to, co on ma mi do przekazania, bo wiem, że patrząc swoim okiem jest w stanie zauważyć to, czego ja nie widzę na co dzień, tak? Więc zawsze starajcie się znaleźć kogoś lepszego od siebie, wyłączcie wszelkie egoistyczne tak, myślenie, tak, że już coś tam osiągnąłeś, coś już zrobiłeś, nic nie zrobiłeś, nic nie osiągnąłeś, masz słuchać i się uczyć całe życie. Miałem wam coś powiedzieć, ale za dużo gadamy, więc zrobię serię. Mamy ostatnie ćwiczenie na plecy, moi drodzy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy ciągle, praktycznie w każdym ćwiczeniu, mocne nakierowanie na odpowiednią pracę łopatki. Czyli tutaj znowu ściągnięcie jej w dół, do środka, czyli retrakcja i depresja, tak? I odpowiednie ułożenie przede wszystkim barków. Zwróćcie uwagę, że one są w jednej linii, klatka jest ciągle w jednej linii, w ogóle nie ma żadnego przekrzywienia. Cały czas jest akcent na najszerszy grzbietu i do pięcia również czworobocznego. I tylko 25 kg na hantle, a normalnie gdybyśmy zrobili to pewnie z 50 ciągiem, no, to 50 by latało. No pewnie, że tak. Zresztą widzieliście, na ostatnim filmie robiłem Gentleman Row 50 kg, a tutaj zaraz z inną techniką 25. Niesamowite, że połowa ciężaru. Ale jest perfekcyjne ułożenie i mocne czucie. Parę słów o ćwiczeniu. Boli jak, nie będę przeklinał, jak
Wyrywanie ósemki. Zrozumiali widzowie, zrozumiali. Teraz chciałem wspomnieć tylko, że Miron chciał 25, ja wybrałem 20. Tak będzie prościej. I widzicie, teraz będzie stękał. 25 jest. Tak, ja chciałem 20. Mocniej, mocniej. Przede wszystkim łopatkę wyciągnę. Tak. Widzicie już ten grymas na twarzy? Świadczy o tym, że robi się ciężkie. Miron troszkę inaczej robi. Gdzieś tam właśnie mięśnie odpowiedzialne za ściągnięcie łopatki do siebie, tak? Czyli tak można powiedzieć w tył. Są dość słabe i jeżeli chodzi o wiosło, to dużo łatwiej byłoby mu pójść łokciem w tył i dopiero kiedy jakby korzystając z tego wyniesienia spiąć tą łopatkę, niż najpierw ją spiąć i dopiero zaciągnąć. Dlatego tak mówię, no robimy to w ten sposób, żeby faktycznie skupić się przede wszystkim najpierw na ściągnięciu łopatki i wykonać to jak najbardziej poprawnie, a zobaczycie chłopa za, dobra, powiem półtora roku, no bo jak wystartuje, no to później pewnie rok masy, załóżmy na to, jak zdobędzie od razu kartę, albo od razu wypali. W każdym bądź razie po następnej masie, jeżeli będzie tak robił, zobaczycie znaczącą różnicę. Wrzuci później ten materiał, gdzie patrzyliśmy na plecy i wrzuci nowe plecy i wtedy przyznacie rację. Także czekajcie jeszcze półtora roku. Ale ta gwarancja sukcesu jest możliwa tylko wtedy, jeśli podejmiemy współpracę z tym oto panem. Tak się ładnie zareklamował krypto. To już nie powiedziałem. O, jest dobrze. Spodziewałem się, że będzie sporo nowości, ale czuję, że to co robimy naprawdę przyniesie dobre rezultaty. Zobaczcie, co się dzieje, jeżeli chodzi o plecy, widać jaka jest różnica, jak dociągnie do końca, że ta środkowa część bardzo mocno się uwypukla, a w momencie, kiedy nie ściągnie do końca, to właśnie tak jak teraz, najpierw poszedł łokieć, dopiero dociągnął. O, genialnie, no. Jeszcze jedno przynajmniej no. Musimy zrobić, bo tutaj dopiero wyczułem. Jak widzicie, jak już się wygląda język, to znaczy, że już dobrze wszedł w trening. Ja miałem problem powiedzieć, czekaj, jak ja chciałem słowo, że zaproponować. No. Teraz mi się udało, to znaczy, że już pandemia skurczyła. Kurczy się, no. Powymyślał tam jakieś kombinacje alpejskie, ale niech będzie. Oh, muszę, widzicie, poszedł, nie wiem, co chwilę przerwy robi. Ja tu chcę ćwiczyć już przygotowany, nie ma mi kto podać. Pamiętajcie, jak dobrego sobie partnera treningowego dobieracie. A nie taki, co łaził, zobacz, w telefonie teraz siedzi, odpisuje tam. No, to nic z niego nie będzie. Nawet nie słyszę. Nie słyszę, bo poza dziecka muszę szybko wysłać. Tutorial, jak przebrać dziecko właśnie dostał, żeby wiedział, jak będzie następnym razem on siedział w domu. To jeszcze długo. A powiedz może tu do kamery. Przebierasz normalnie dziecko? Nie no, muszę. Chciałem sobie obie sprawy. No, nie mam bo znam takich, wybierasz. Mój podopieczny jeden mówi, że jak jedynka jeszcze tak, a jak jest dwójka, to musi żona. I łączymy to, moi drodzy, z unoszeniem na tył barków, czyli zaczęliśmy drugą część treningów, czyli barki od wyciskania zza głowy. I tak jak widzicie, Piotrek już działa z unoszeniem na tył. Czyli mocne 10-12 powtórzeń na wyciskaniu plus 20 na unoszeniu. No i muszę powiedzieć, jak to nie jest tak ciężkie, tak tutaj zrobić tym ciężarem 20 powtórzeń. Robisz robotę.
szczególnie po plecach, nie? Gdzie już te barki coś tam dostały. Jeden z moich ulubionych ruchów na tył barków, a właściwie te połączenie, czyli wyciskanie ciężkie, gdzie zaraz sobie dołożymy ciężaru, plus unoszenie w dużej ilości ruchów. Tutaj mocna izolacja. 3. Naprawdę dobrze. 3 serie lecimy, to była pierwsza. Ciężar w górę, działamy. To patrz, co się dzieje. Nie wiem, ile tu mam. Z 650 ml? Jest żyję własnym życiem. Tu. Dobra, lecimy. Nie ma miękkiej gry. Nie ma pierdolenia. Steaki, a nie jakieś tam kanapeczki, jakby to powiedział Robert Buranek. No ten znowu w telefonie siedzi. Ja pierdzielę. I chłop chce ćwiczyć, robić progres i na początku go pochwaliłem, że dobry partner treningowy, a teraz zobaczcie, co się dzieje. Łazi w kółko, kręci się, nagrywa stories. Lecimy! Bez gadki. Jeszcze wrzucimy jedno ćwiczenie na biceps. Może Piotrek zasugeruje. Okej, ostatnie już ćwiczenie. Taka seria łączona. Najpierw wykonamy sobie 10 zginań z supinacją i od razu 10 dodatkowo. 2-3 seryjki i lecimy pozować.